Już można. Już można. Smacznego. Jak to pachnie. Patrz. Polecam zobaczenie schody, jakie są. A to nie patrzyłeś. Przepraszam. To już mam. No to skoro już tak wszyscy czekają, aż w końcu coś powiemy, to może przede wszystkim witamy Was na naszej wystawie. Dzięki, że wpadliście. Miło widzieć, że jest takie zainteresowanie. A to dopiero początek. Liczymy na to, że będzie Was jeszcze więcej. To może ja pokrótce powiem, o co tak naprawdę chodzi. Mianowicie, bo żyjemy w takich czasach takiej konsumpcji i gotowych produktów, dlatego chciałyśmy właśnie tą wystawą jakby unaocznić taki problem i też skłonić do takiej refleksji, spojrzenia właśnie na akt twórczy jako na pewien proces. I to właśnie chodzi o grafikę, tak? Grafika jako proces. Mianowicie, począwszy od pewnej wizji, projektu, idei, a kończywszy właśnie na tej gotowej matrycy, która później przechodzi, tak, przez prasę, gotowej matrycy do odbitek. I w zależności od techniki, tak, tu są różne techniki, prezentujemy z koleżankami, mianowicie linoryt, suchą igłę, mezotintę czy aquaforte oraz fotografię, również cyfrową, czyli również grafika cyfrowa wchodzi w grę. I w zależności od wykonywanej jakby techniki jest różny proces. Czyli na przykład właśnie w przypadku suchej igły jest to wykonywanie na blaszce cynkowej czy miedzianej pewnego rysunku właśnie przy pomocy igły. Mianowicie jeśli chodzi o linoryt, jest to wykonywanie też rysunku czy tego co wewnątrz nas, co często trudno wyrazić słowami, co gdzieś tam jest zakorzenione właśnie na podstawie tej matrycy, czyli na linoleum tworzymy pewien obraz i ten obraz tworzymy przy pomocy specjalnych do tego dmutek. I tak pokrótce chciałam wytłumaczyć mniej więcej, na czym polega grafika warsztatowa i serdecznie zaprosić do oglądania tych oto dzieł, które udało nam się zgromadzić. Brawo.